Na początku wspomnę, że na koniec większości materiałów na deszce będę robić takie mini Q&A, w którym będę odpowiadać na jakieś pytanie. Także jeśli macie jakieś do mnie pytania, śmiało zadawajcie. A teraz przechodzimy do głównego materiału. 10 osób z najwyższym IQ w historii. Na początek dla porównania IQ Alberta Einsteina wynosiło 180. Leonardo da Vinci, renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca, geolog, rzeźbiarz. Leonardo często bywa opisywany jako archetyp człowieka renesansu, którego wydawałoby się niespożytej ciekawości dorównywała tylko siła kreatywności. Uznaje się go za jednego z najbardziej wybitnych malarzy w historii, jednego z najbardziej utalentowanych ludzi w historii. To właśnie talent malarski przysporzył Leonardowi największej popularności. Dwie z jego prac, Mona Lisa i Ostatnia Wieczerza, zajmują czołowe miejsca na listach najsławniejszych, najczęściej imitowanych i wspominanych portretów i dzieł malarstwa. Równie wielkie znaczenie w historii sztuki ma szkic Leonarda, Człowiek witruwiański. W Polsce szczególnie znana jest Dama z łasiczką, która znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do czasów dzisiejszych przetrwało najprawdopodobniej 15 jego obrazów. Leonardo pracował na największych dworach Europy. Doprowadził do znacznego wzrostu poziomu wiedzy o anatomii, budownictwie lądowym i hydrodynamice. Zaznaczył swoją obecność także w dziedzinie architektury, rzeźby, filozofii i pisarstwa, ale te zajęcia odgrywały mniejszą rolę w jego życiu. Do dziś przetrwało 7000 stron jego notatek z rysunkami i szkicami. Jego IQ wynosiło 190. Garry Kasparow, rosyjski szachista, trener szachowy i polityk ormiańsko-żydowskiego pochodzenia, mistrz świata w latach 1985-1993, kandydat na prezydenta Rosji w 2008 roku, lider Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego. Od marca 2014 roku posiada również obywatelstwo chorwackie. Kasparow zainteresował się szachami bardzo wcześnie, za przyczyną swoich rodziców, którzy dawali mu do rozwiązania problemy szachowe. Zaczął grać w szachy jako dziecko w wieku 5 lat w szachowej sekcji, a od 1973 roku w słynnej szkole szachowej byłego mistrza świata Michaiła Botwinnika w Moskwie, gdzie został przyjęty z rekomendacji trenera Aleksandra Nikitina. 16-letni Kasparow, nie figurując jeszcze w ogóle na liście rankingowej, zakończył pierwszy swój turniej bez porażki. Kasparow ma 194 IQ. Nikola Tesla. Amerykański inżynier serbskiego pochodzenia, elektrotechnik, wynalazca, od 1884 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Był autorem blisko 300 patentów, które chroniły jego 125 wynalazków w 26 krajach. W 1916 roku został wyróżniony medalem Edisona za wybitne osiągnięcia we współczesnych pracach nad prądem wielofazowym i wielkiej częstotliwości. Jego IQ wynosiło 200. Kim Ung-yang, południowo-koreański fizyk, znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa na liście najinteligentniejszych ludzi świata, będąc dzieckiem. Posiadał IQ równe 210. W wieku 4 lat posługiwał się 4 językami: koreańskim, japońskim, angielskim i niemieckim. Studiował fizykę w wieku 6 lat. Mając 7 lat, został zaproszony do USA przez NASA. Stopień naukowy doktora uzyskał jeszcze przed ukończeniem 16 roku życia. Nathan Leopold był dziecięcym geniuszem, jego IQ wynosiło 210. Od dziecka zajmował się kryminalistyką i był fanatykiem zbrodni doskonałej. Został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za morderstwo 14-letniego Bobiego Franksa, którego dokonał w 1924 roku. Motywem zabójstwa była właśnie chęć morderstwa doskonałego. Chris Hirata, amerykański kosmolog i astrofizyk. W wieku 13 lat zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizyki. W wieku 14 lat rozpoczął studia licencjackie, a w wieku 18 lat uzyskał dyplom. W wieku 16 lat przeprowadził badania dla NASA na temat kolonizacji Marsa i uzyskał tytuł doktora. Ciąg badań Hiraty dotyczy kosmicznego mikrofalowego tła. Mężczyzna posiada 225 IQ. Terence Tao, australijski matematyk, pierwszy Australijczyk odznaczony medalem Fieldsa.
Tao nauczył się czytać i liczyć w wieku 2 lat, oglądając w telewizji Ulicę Sezamkową. Rok później zaczął chodzić do szkoły podstawowej, ale wkrótce został z niej wypisany. W wieku 4 lat ponownie rozpoczął edukację w podstawówce, lecz z programem matematyki ze szkoły średniej. W wieku 7 lat uczęszczał do szkoły średniej, ucząc się przedmiotów ze szkoły średniej i podstawowej. Rok później rozpoczął naukę fizyki na poziomie 3 klasy liceum i matematyki na poziomie klas 3 i 4. W domu samodzielnie studiował matematykę z 1 roku studiów wyższych. W wieku 16 lat otrzymał licencjat, a 4 lata później obronił doktorat. W wieku 24 lat został profesorem matematyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Merlin von Savant, amerykańska felietonistka i pisarka pochodzenia austriackiego. W okresie 1986 do 1989 roku znajdowała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako osoba z najwyższym ilorazem inteligencji. Wykonany przez nią test w wieku 10 lat wykazał IQ równe 228. W 1990 roku na łamach czasopisma Parad podała poprawne rozwiązanie paradoksu Montiego-Hela. Wywołało to wiele kontrowersji. Oszacowano, że do redakcji wpłynęło ponad 10 tysięcy listów od osób, które uważały jej rozwiązanie za błędne. Merlin zachęciła amerykańskie szkoły, by przeprowadziły symulację paradoksu. Ich wynik niemal w 100% potwierdził jej rozwiązanie. William James Sidis, amerykański matematyk, kosmolog, socjolog, antropolog, językoznawca i jurysta. Cudowne dziecko, uznane za jednego z najinteligentniejszych ludzi w historii. W wieku 12 lat miał znać 8 języków, opracował również swój własny język. W wieku 9 lat zdał egzamin na Harvard, jednak nie pozwolono mu rozpocząć studiów do wieku 11 lat. Był najmłodszą osobą przyjętą na tę uczelnię, a później stał się jego najmłodszym profesorem. W krótkim czasie opanował wyższą matematykę do tego stopnia, że w 1910 roku poprowadził wykład w klubie matematycznym Uniwersytetu Harvarda na temat czterowymiarowych figur geometrycznych. W 1918 roku wziął udział w socjalistycznej paradzie pierwszomajowej, podczas której doszło do zamieszek. Sam zresztą określał się jako socjalista. Aynan Cowley. Chłopak urodzony w 1999 roku jest cudownym dzieckiem z Singapuru. Jego IQ wynosi 263, a swój pierwszy publiczny wykład wygłosił w wieku 6 lat, zaś w wieku 7 lat jednego miesiąca zdał chemię i studiował chemię na poziomie wyższym w Politechnice w Singapurze. W wieku 9 lat był w stanie recytować pi do 518 miejsca po przecinku i pamiętał układ okresowy. W wieku 12 lat nakręcił swój pierwszy film, który miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wilnie. Według jego rodziców mógł chodzić w wieku 6 miesięcy i konstruować skomplikowane zdania do pierwszych urodzin, zaś pierwsze słowo wypowiedział, gdy miał 2 tygodnie. Jak wspomniałem na początku, będę odpowiadać na jakieś pytanie z komentarzy i w tym odcinku coś takiego zrealizujemy. Pojawiło się pytanie dotyczące Trumpa, co o nim myślę. Co ja mogę myśleć o Trumpie? Jak Trump został wybrany na prezydenta, byłem zadowolony, ponieważ Stany Zjednoczone bardzo mocno skłaniały się w lewą stronę. Kiedy wygrał Trump, byłem zadowolony, ponieważ widziałem, że Stany Zjednoczone nie są tak bardzo lewicowe, jak mi się wydawało. I pomyślałem, że jego rządy mogą coś tam dobrego zrobić. Może zmienić myślenie, czy coś takiego. W tej chwili myślę, poniekąd jestem zadowolony z rządów Trumpa, jednakże myślę, że w pewnych kwestiach był nieco zbyt radykalny i zbyt ostro postąpił, głównie na arenie międzynarodowej. Mam tutaj na myśli politykę związaną z Bliskim Wschodem. Jeśli chodzi o relacje Trumpa z Polską, to jest chyba największy plus. Wreszcie Trump zniósł wizy. Tylu prezydentów obiecało, że to zrobi. Nikt tego nie zrobił. Dopiero Trump zrobił. Krótko mówiąc, jak Trump coś obiecuje, to robi po prostu. I bardzo mi się podoba, jak bardzo chwali Polskę i podoba mi się to, że została przekazana pod dowództwo polskie wschodnia flanka NATO. Też było dużo o tym mówione, a nikt tego nie robił. Dopiero za rządów Trumpa do tego doszło. Także ogólnie jestem, myślę, z niego zadowolony. Chociaż nie powiem, mógłby być nieco bardziej elastyczny w niektórych kwestiach. Nie zgadzam się z jego ideologią w wielu kwestiach, ale myślę, że finalnie jego rządy nie są tak złe, jak niektórzy mówili. Także do Trumpa podchodzę neutralnie, ale nie mam nic przeciwko niemu.
Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zadawajcie mi pytania, piszcie komentarze. Zapraszam Was również na moje dwa pozostałe kanały, Światowa Historia oraz A to Ciekawe. Trzymajcie się, cześć!